Anią Dziadkowiec z zespołu Workplace Consulting w grupie Nowy Styl. Ania, aranżując nowe biuro, powinniśmy brać pod uwagę oczekiwania i potrzeby pracowników. No ale wyobraźmy sobie teraz pracę księgowego i marketingowca. To właściwie dwa skrajnie różne od siebie style pracy. Powiedz więc, jak pogodzić tak odległe od siebie potrzeby i czy w trakcie urządzania biura grupy Nowy Styl udało się znaleźć złoty środek? Okay. To może to będzie odpowiedź na pierwsze pytanie. Czy da się pogodzić? Jak najbardziej się da. Tylko przede wszystkim trzeba o tym pamiętać już na etapie gdzieś tam planowania aranżacyjnego biura i zrobić to jeszcze przed momentem, kiedy architekt zacznie biuro projektować. Bo potrzeby pracowników wynikają z często stylu pracy. To, jakich narzędzi potrzebują, do jakich przestrzeni potrzebują, to jest podyktowane tym, jak pracują w danym zespole, a każdy zespół ma różną tą dynamikę. I żeby to poznać, bardzo mocno rekomendujemy naszym klientom, jak też zrobiliśmy to sami, przeprowadziliśmy badania przestrzeni pracy, gdzie poznaliśmy oczekiwania naszych pracowników, to jak pracują, to czego tej pracy potrzebują i to jak chcą, żeby biuro ich wspierało w ich codziennych obowiązkach. To opowiedz proszę, jakie były wnioski z tych badań i jakie konkretne rozwiązania optymalne zarówno dla księgowego, jak i dla marketingowca zostały wdrożone w nowym biurze? Przede wszystkim w naszym biurze pracują bardzo różnorodne zespoły. To biuro mieści w tym momencie prawie 120 osób, pochodzących z różnych zespołów i w związku z tym sami staliśmy przed zagłoską, jak to wszystko zrobić, żeby tym wszystkim ludziom pracowało się dobrze. To, co nam się udało, to co popracowaliśmy, co zresztą mocno rekomendujemy klientom, to przede wszystkim odpowiednie strefowanie biura, czyli wprowadzanie takich przestrzeni, stref do pracy, gdzie zarówno ta praca głośna, czyli chociażby telefony, czy spotkania, i też ta praca w ciszy, w skupieniu, praca indywidualna, żeby one się mogły naturalnie toczyć, żeby nikt nikomu nie przeszkadzał. Dlatego też chociażby ta przysłowiowa księgowość właśnie ma u nas zamykany pokój, gdzie pracują wszyscy razem, bo też bardzo często konsultują się ze sobą, ale pokój jest zamknięty też ze względu na poufność danych, na to, jak, z czym mają do czynienia codziennie w pracy. Natomiast zespoły bardziej mobilne, które też dużo się spotykają, też ten styl ich pracy jest może bardziej głośny, bardziej ekspresyjne. Takie zespoły korzystają u nas z rozwiązania deskreeningu i wokół mają bardzo różnorodne strefy do pracy, jak na przykład sale do spotkań, właśnie focus roomy, budki telefoniczne, czyli miejsca, gdzie naturalnie tych aktywności mogą się przenosić. I są to przestrzenie, które pomagają im w tej pracy, co też nie wpływa na jakby funkcjonowanie całego biura. Mhm. Powiedziałaś o strefach dla różnych stylów pracy, a jakie są punkty styku tych dwóch różnych pracowników? No to jest bardzo istotne, żeby pracownicy właśnie nie zamykali się w tych jakichś swoich przestrzeniach, czy swoich pokojach, czy w tych swoich obszarach, tego, że też mówimy możliwości właśnie takich naturalnych, pozytywnych kolizji ze sobą. I takim miejscem jest u nas food garden, czyli nasza kuchnia. Bardzo duża przestrzeń, gdzie wszyscy pracownicy mogą się spotkać, mogą sobie spokojnie porozmawiać, bo też mamy bardzo różnorodne też systemy siedzisk w tej naszej przestrzeni. I też do tego gorąco zachęcamy, żeby ludzie się tam właśnie spotykali, żeby ta kuchnia była takim sercem biura, żeby naturalnie mogli sobie rozmawiać, odpoczywać w tej przestrzeni i też czuć się razem, po prostu integrować na co dzień. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo.